Wszystkie. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Tała w 1966 roku. Założycielem orkiestry był Zygmunt Wojciech. Orkiestra liczy 42 muzyków, w tym 8 dzieci i młodzieży. Dyrygentem i kapelmistrzem orkiestry jest Edward Guzik, który prowadzi ją od 10 lat. Orkiestra założona w 1966 roku przez księdza Zygmunta Wojciecha działała jako orkiestra parafialna. Obecnie działa jako orkiestra strażacka. Posiada duży dorobek na swoim koncie. To jest 3-krotne zwycięstwo w przeglądach wojewódzkich oraz międzywojewódzkim w Ciechanowie. W 1988 roku koncertowała w ramach wymiany kulturalnej Austrii. Orkiestra wykona następujące utwory muzyczne. Jako pierwszy włoskie melodie filmowe, utwór numer 2 pieśń Trębacza i utwór numer 3 Marsz Polski odgłosy regionu. Przypomnę jeszcze raz, że do występu przygotowuje się Orkiestra Dęta OSP w Dobrym. Thank you.
Dziękujemy bardzo serdecznie Orkiestrze Dętej OSP Dobrej Miny. Przypomnę, że orkiestra wykonała następujące utwory. Orkiestra OSP Kępaty, województwo Nowy Sącz, orkiestra ze Staszowa i z Koprzewnicy. Proszę Pana Burmistrza o wystąpienie, o wręczenie pamiątkowych pucharów, dyplomów. Proszę przewodniczącego sejmiku samorządowego województwa tarnobrzeskiego pana Ryszarda Nagórnego oraz prezesa zarządu wojewódzkiego pana Bolesława Krenickiego. Dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz współorganizatorom fundowane nagrody i wyróżnienia, ale gospodarze miasta jeszcze przygotowali pamiątki z Sandomierza dla każdej orkiestry. Proszę Panie Burmistrzu o przekazanie. To możemy zagrać.